Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich tutaj odwiedzających. Słuchajcie, dzisiaj nowa sceneria, bo nagrywam z mojego studia, tutaj jakby w garażu. Mam takie studio, które no de facto miało troszkę inaczej służyć. Aczkolwiek chyba nie miejsce, a przekaz jest najważniejszy, więc słuchajcie do rzeczy. Miałem dzisiaj ciekawe sny, ciekawe poczucia. Gdyby to były zwykłe sny, o tym bym nie mówił, ale było to... To tak wyglądało jak te moje po prostu pierwsze wizje, o których nagrałem pierwsze odcinki. Niesamowite poczucie miejsca, realizm. Jest to ważne, jest to przekaz, dlatego chcę wam powiedzieć, co mi się przydarzyło. Słuchajcie. Wszystko pochodzi z dzisiejszego ranka, dzisiejszej nocy. A więc... Jak to mogę zacząć? Zaczęło się tak, że miałem kilka snów. Trzy sny, dokładnie nie chcę o nich mówić, bo to są nieistotne rzeczy. Obudziłem się, byłem bardzo taki, wiecie, czułem, że to muszę spisać, że to nie mogę o tym zapomnieć. Każdy szczegół postarałem się zapisać, zanotować. Dlatego tutaj mam spisane pierwsze nawet trzy sny, o których nie chcę mówić, bo to jest nieważne. Akurat moim zdaniem w tym przesłaniu dopiero w drugiej części zaczęły się dziać dziwne rzeczy, zaczęły się dziać dziwne poczucia. Druga część, o której chcę wam opowiedzieć, mam to wszystko za fajnie tutaj jakoś tak opisane. Jest to zanotowane w takim jakby najważniejszych punktach. Bardzo duży realizm, bardzo dużo szczegółów. Wszystkich oczywiście też nie notowałem, bo to dużo by to zajęło. Słuchajcie, widzę samolot pasażerski, który krąży nisko. Daje mi to odczucie, że on zaraz się rozbije. Widzę, jak zniża się ku ziemi i znika. Widziałem ten samolot, jakby nawet chciałem jakby nagrać ten moment gdzieś telefonem, jak widziałem, że coś się... To muszę pokazać ludziom. Ten samolot zniżał się ku ziemi, tak by miał lądować. Ale to nie było lotnisko. Z takim podejściem, dziób zadarty lekko i lądowanie. To było jakieś może przedmieścia, może jakieś pola. Nie jestem pewien, czy się rozbił. Gdzieś mi zniknął, ale nie było wybuchu. Troszkę mnie to zdziwiło. O co tutaj chodzi? Kolejna rzecz. Zanim dojdę jeszcze do kolejnej rzeczy, samolot był biały, ale miał takie paski na całej długości. Takie długie pasy. Cienkie, długie pasy. Na pewno jeden miał koloru zielonego, drugi był może czerwony. Widzę nagle drugi samolot. Gdzieś nad miastem, bardzo nisko, lecący, z niedużą prędkością. Był to biały samolot z czerwonymi elementami. Cały samolot miał jakieś czerwone elementy, nie mogę tego opisać teraz, ale wiem jedno, najważniejsze było to, że w pierwszej jakby w części czołowej tego samolotu był napis linii lotniczej, też czerwony, duże drukowane litery. Może z jakimś charakterystycznym, jakimiś znakami niepolskimi, ale była nazwa linii lotniczej. W tym samym momencie widzę myśliwiec, raczej starszego typu, lecący z bardzo dużą szybkością, nisko nad miastem. To było w tym samym momencie, gdy widziałem ten samolot. Myśliwiec gdzieś wlatywał nisko nad budynkami w mieście. Był to myśliwiec starszego typu. Zdecydowanie starszego typu, nie te maszyny jakieś bardzo nowoczesne. Następnie widzę pociąg, który pcha wrak samolotu. Pcha i zatrzymuje się. Prawdopodobnie widzę elementy tego samolotu pierwszego, który miał lądować gdzieś. Był to cały jakby kadłub taki pognieciony. Ten pociąg jak się zatrzymywał, ta lokomotywa, która pchała ten wrak, cały czas go jakby miażdżyła, to wszystko się zginało, łamało. Tak to widziałem. Na pewno to nie była Polska. Na pewno to nie była Polska, ponieważ lokomotywa była zupełnie innego wyglądu. Wyglądała jakby z innych państw. Zupełnie inny wygląd lokomotywy niż te, które mamy w Polsce. Takie lokomotywy nigdy jeszcze nie widziałem u nas w kraju, więc to jest na pewno nie Polska, to można tak to powiedzieć.
moja notatka ze strzałką. Ta część tutaj to będzie przejście w stan coraz większego realizmu, miejsca i czasu, aż do punktu krytycznego. Jak, skąd i tak dalej. Jestem w Turcji. Krótka scena. Kogoś odwiedzam. Mała miejscowość. Jestem jakby w takim miejscu, bo chciałem się tam znaleźć. Chciałem akurat tam być. Tak to wyglądało. Miałem taką możliwość i tam po prostu się znalazłem. Takie poczucie było. Ktoś mnie częstuje. To była na pewno miejscowość mała, jakieś przedmieścia, raczej wsie. Może tu... Turcja chyba. Ewidentnie Turcja. Jestem z grupą ludzi, oni mnie tam częstują jakimiś takimi plackami tradycyjnymi. Ja im mówiłem, że jak byłem kiedyś u znajomych w Turcji, to w Antalii, to też takie placki jadłem. Takie tradycyjne placki. One, nie wiem jak to wyglądało, ale ja je sobie złożyłem na pół i sobie jakby jadłem, czy coś takiego, i z tymi ludźmi rozmawiałem. Na pewno tych ludzi wcześniej nie znałem. Widzę kobiety. Następnie po tym spotkaniu z tymi ludźmi widzę kobiety idące poboczem drogi. Cały był ubrany na czarno. Czułem, że są w żałobie. W takim smutku, w takiej powadze idą w jakimś punkcie. Widzę wiele tych kobiet, one idą, jedna idzie jedna za drugą, inne tam blisko siebie, jakoś we dwie. Były raczej młode, były to kobiety około 30, mogę tak to nazwać. Może niektóre miały mniej, niektóre więcej troszkę lat, ale nie były na pewno takie w starszym wieku. One szły jakby na lotnisko lub w jakiś punkt przywozu zwłok, a czyli zwłok, trumien z ciałami ich mężczyzn, czy też mężów z jakiejś wojny, z jakichś zdarzeń, z jakichś działań wojennych. Następnie widzę kondukty żałobne. W tej wsi akurat, w tej miejscowości akurat, której ja byłem, widziałem taki jeden pochód. To tak wyglądało, jakby te trumny były przywiezione w jeden punkt i tam przychodziły te kobiety, ci ludzie przychodziliby odebrać te ciała swoich bliskich i one były rozwożone w takie małe, w jakiejś miejscowości. W tej miejscowości, w której ja byłem, to akurat trafiła taka jedna trumna i widziałem ten kondukt, który prowadzi te trumnę, tam były kwiaty, byli ludzie i oni prowadzili te trumnę w jakieś miejsce pochówku. Następnie znajduje się w jakimś pomieszczeniu, raczej to był zakład produkcyjny. Trudno mi określić miejsca, ale to też był ten, prawdopodobnie ten kraj, tak to odczuwam. Jest tam osoba, którą znam. Nie mogę tutaj powiedzieć danych osobowych, ale wiem, jaki to miało przekaz. Ta osoba jest wyznawcą innej religii z moich bliskich. Ta religia u nas akurat no nie jest jakąś tutaj potępianą jakoś bardzo mocno. Jest to wyznawca religii, a czy religii, wyznawca Jehowych. Ale to można sobie przetłumaczyć w dalszej części tego wszystkiego. O co chodzi? Ta osoba, którą znam, widziałem ją tam w tej grupie ludzi. Widziałem osobę, tą osobę, to był jakiś, mówię, zakład produkcyjny. Coś tam było produkowane, widziałem płytki i ta osoba tam stała i widziałem, jakby ktoś podszedł do tego mojego jakby znajomego i podciął mu nogi, tak żeby się przewrócił. Następnie zaczął go bić. Z jakiegoś powodu. Kolejna scena, widzę pomieszczenie kolejne, może też tego zakładu jakby produkcyjnego. Widzę dużo ludzi, 10-15 osób, które biją się jakby. Bardzo duża bójka. Dwie, trzy osoby leżą jakby na ziemi i ktoś je przyciska. Bardzo to dziwnie wyglądało. Jedna osoba była, znaczy jedna osoba z tej grupy, jakby z tej bójki bijących, była, też ją kojarzę, też potrafię odczytać tutaj jej charakter, też nie chcę powiedzieć tutaj, o co chodzi, bo ja to bardziej rozumiem niż wy teraz to słuchając. I ja wam to powiem na końcu, o co chodzi. Też nie mogę powiedzieć danych tutaj tej osoby, bo to jest już inna osoba i ta osoba robiła takie coś, że
tamci leżeli na dole, widziałem te głowy, a ta osoba miała taki kij metalowy z takim szpikulcem i im coś chciała na głowie jakieś zrobić, takie znaki, takie szramy na głowie, tak by za coś, takie nienawiści, za to, że oni są inni, że oni, ja to tak odczuwam, że oni wyznają inną religię i oni chcą ich tak by jakoś skazić, jakoś oznaczyć, pobić, jakieś znaki im zrobić na po prostu na ciele. Bardzo to dziwnie wyglądało. Następnie jedna osoba w tej całej budce, widzę osobę, która wychodzi z tego tłumu i mówi mi, że z Polski. Miała taką kurtkę czarną. Ta osoba nawet miała ciemną karnację skóry. Ona wyglądała, jakby ta osoba była stamtąd, ale powiedziała mi, że z Polski. Ona tam mieszka wiele lat. Zżyła się z tymi ludźmi, ale się bardzo źle dzieje i powiedziała mi, że ona musi wracać do kraju. Powiedziała mi, że musi wracać do kraju. To się skończyło i widzę jakąś tam drogę, jakieś wychodzącą z miasta, czy też do miasta, to ciężko mi to określić, ale też ten kraj, też to była Turcja. I widzę, jak gdzieś idziemy i z tą osobą, ona mnie na początku prowadzi, mówi mi, że wraca do kraju. I tu się zaczęły dziać te dziwne, dziwaczne rzeczy, czyli ten realizm, taki realizm, że zdawałem sobie pewną świadomość z tego miejsca, w którym jestem, daty, godziny. Nie mogłem sobie uświadomić, jak ja się tam znalazłem. Sprawdziłem nawet, cały mój ubiór był taki sam jak, nie wiem, dnia poprzedniego, wczorajszego. Sprawdzałem do portfela, skąd ja tam się znalazłem. Widziałem, że mam tylko tam jakieś, wiecie, nie wiem, dowód rejestracyjny od samochodu, jakąś tam kartę na paliwo, czy cokolwiek. No i widziałem, że mam tylko dowód osobisty i mówię, że nie mogę wrócić do domu, bo nie mam paszportu. No bo jak, z Turcji no, trzeba mieć paszport, tak? I nie mogłem zrozumieć, szukałem jakiejś drogi, jakichś dziwne to było bardzo, że nie mogłem sobie uświadomić, jak ja tam się znalazłem. Bo chciałem się wydostać z tego kraju i wrócić do Polski. Martwiłem się o pracę, wiedziałem, że to już takie myśli były takie realne, że to jest po prostu aż nie do opisania. Jeżeli ktoś takie coś przeżywa, to wie, jak to jest. Wiedziałem, że mam pracę, że tutaj dom, że co tu zrobić, że będę musiał jechać tutaj do stolicy gdzieś, do ambasady, wyrobić kopię paszportu, żeby dopiero móc wrócić. No to był szok. I tutaj było to całe takie zamieszanie z tym wszystkim i w tym momencie Obudziłem się, to wszystko zostało przerwane i tak to się zakończyło. I teraz tak. Wiem, dlaczego te osoby się znalazły w moim śnie. Te dwie osoby, tylko chcę wam przetłumaczyć, o co chodzi, bo nie mogę powiedzieć o tych osobach więcej. O co chodzi? Chodzi o to, że tak. Ja odczuwam to w taki sposób, że gdzieś za granicą, to już nie chodzi o to, to był tylko może przykład tego kraju, na przykład Turcji, jakichś krajów może muzułmańskich, w których jest wyznawana inna religia. Dojdzie do sytuacji takich, że będą po pierwsze działania jakieś wojenne, będą brani ludzie gdzieś na wojnę, jakaś nawet młodzież, czy też młodzi jakby żołnierze. I ludzie, którzy wyznają inną jakby religię, są innego podejścia, mogą być gnębieni po prostu przez miejscowych. Tamci miejscowi mogą mieć duży jakby żal, dużą złość do nich, może za to, co tam się dalej gdzieś dzieje. I tutaj doskonale miałem z tą pierwszą osobą takie poczucie, tego nawet nie mogę opisać w tym notatniku, że takie osoby będą miały duże problemy gdzieś za granicą ze względu na swoją religię, na swoje jakby poczucia, może swoje wartości. A jeżeli chodzi o drugą osobę z tym kijem, tam, czy tam ktoś tam chciał jakieś znaki tym robić osobom, to tak samo. Ta osoba, czy te osoby, które chciały zrobić krzywdę tym jakby wyznawcom innej religii, czy jak to nazwać, to będą takie bardzo wychowane w takiej złości, nastawione też przez inne osoby. I pokazała się mi ta trzecia osoba, ten Polak, który powiedział mi, że on jednak tyle lat tam był.
taki zżyty już z tą ludnością na miejscu, ale tak by się ubrał tylko w kurtkę i powiedział, że wraca, więc to jest takie, tak to odczuwam i więcej tu nic nie będę mówił, nie będę dopowiadał jakichś, wiecie, bajek czy cokolwiek. Tak to wyglądało, to jest mój, moim zdaniem, przekaz, tak wam to miałem powiedzieć i tyle. Jak mówię, piszcie na mój kanał, jeżeli ktoś ma jakieś przeczucia, piszcie na maila, jeszcze nawet chyba wstawię maila w opisie. Jest to ważne. Trzeba się tym dzielić różnymi przeczuciami, żeby też ludzie zrozumieli fakty, jakie mają nastąpić. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!